W 1960 roku brytyjski premier Macmillan uczynił następującą uwagę. Powiedział tak, że jeżeli Europa będzie się trwale rozchodzić, jeżeli podział w Europie okaże się trwały, to wówczas Wielka Brytania będzie musiała stanąć na czele nowego obozu państw peryferyjnych, żeby przeciwdziałać zagrożeniu. Tak jak to było za czasów Napoleona. Ta uwaga przez Macmillana została poczyniona w bardzo określonym kontekście. Chodziło mu oczywiście o podział, jaki powstał na skutek powołania do życia niemiecko-francusko-włoskiego projektu wspólnego rynku z jednej strony, który został przeciwstawiony koncepcji europejskiej strefy wolnego handlu, którą preferowała Wielka Brytania. Oczywiście potem, kiedy Wielka Brytania weszła do wspólnot europejskich, ta różnica, ten rozłam się zabliźnił. Okazuje się jednak, że pewne rzeczy są stałe, że pewne rzeczy się nie zmieniają i dzisiaj ta wypowiedź Macmillana sprzed z góry 50 lat znów staje się jak najbardziej aktualna. Dlatego, że w grudniu 2011 roku, pomimo sprzeciwu Wielkiej Brytanii, większość państw Unii Europejskiej zdecydowała się zawiązać nowy traktat fiskalny. Cameron został wyproszony z sali obrad. W ten sposób prezydent Francji Sarkozy chciał go upokorzyć. Z kolei Angela Merkel na tym szczycie umyła ręce, ponieważ uważała, że Sarkozy wygra nadchodzące wybory i będzie nadal rządził we Francji. Warto też pamiętać o tym, że wszystko to rozegrało się na końcówce polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. I już dawno, można powiedzieć, pęknięcie między Wielką Brytanią a kontynentalną Europą nie było tak silne i nie było tak dramatyczne, jak właśnie ze sprawą traktatu fiskalnego. Sami Anglicy zresztą zaczęli coraz bardziej sceptycznie patrzeć na swoje członkostwo w Unii Europejskiej. I od czasu owej niesławnej końcówki polskiej prezydencji rzeczywiście mówi się coraz częściej o tym, że Wielka Brytania trochę po cichu, trochę nie po cichu, jednak wycofuje się z Unii Europejskiej. Niektórzy, na przykład u nas, wyciągnęli z tego faktu dosyć dziwne, żeby nie powiedzieć zaskakujące wnioski. Uznali mianowicie, że trzeba traktować Wielką Brytanię jako przeciwnika, jako głównego wroga polskich interesów, że należy walczyć z Cameronem, chwalić się nawet tym publicznie. A nawet pojawił się dosyć oryginalny pomysł, że dzięki temu, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, Polska zajmie jej miejsce. Oczywiście polityki brytyjskiej nie można, nie należy traktować nazbyt idealistycznie. Londyn w swojej polityce, także polityce europejskiej, jest do bólu pragmatyczny i dla rządu brytyjskiego bez wątpienia interesy londyńskiego City są najważniejsze. I dobrze, bo trudno zresztą spodziewać się, żeby rząd brytyjski prowadził jakąś inną politykę. Jednocześnie jednak izolacja Wielkiej Brytanii od spraw europejskich, czy wręcz w ogóle wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej miałoby dla bardzo wielu krajów, w tym także, a być może przede wszystkim dla Polski, bardzo daleko idące negatywne geopolityczne konsekwencje. Dlatego, że w praktyce tylko Brytyjczycy są w stanie tworzyć jakąkolwiek przeciwwagę dla polityki Francji czy Niemiec w Unii Europejskiej. Dlatego wydaje mi się, że zamiast być rękoma Paryża bądź Berlina do załatwiania niewłasnych porachunków, Polska powinna raczej zastanowić się nad własnym pomysłem, jak wykorzystywać obecność Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.